Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównanie Huawei P Smart 2019 kontra Xiaomi Mi 8. W Mi 8 Snapdragon 845, 6 GB pamięci RAM, w przypadku P Smarta mamy tutaj Kirina 710, GB pamięci 3, oba telefony wpięte do tej samej sieci, pamięć wyczyszczona. Sprawdźmy jak szybko otwierają się aplikacje na jednym i na drugim, który jest szybszy. Sprawdźmy jak one pozostają w pamięci RAM, czyli tak zwany speed test. Dobra, lecimy. Pierwsze co, Allegro. Dla Mi 8, P Smart dopiero teraz. Następnie AliExpress. Oczywiście oba fony w tej samej sieci. AliExpress, no mam wrażenie, że tym razem P Smarcik. Następnie mamy Ceneo. Ceneo, no dla Mi, ewidentnie. Galerie dla Xiaomi. Jedziemy dalej. HBO Go. W przypadku tego tytułu wygrywa Xiaomi, ale P Smart zaraz za. Ipla. No, może mały restarcik zrobimy w Ipli, aby to było sensowne, ale mam wrażenie, że też będzie dla Mi 8, ale żeby było sprawiedliwie, to jeszcze raz. Ipla? No prawie remis, ale minimalnie szybciej. Dobra, następnie Jakdojade.pl. Xiaomi. Tak, Xiaomi lepsze. Następnie mapy. No, również dla Mi 8. Player. Player.pl wygrywa również Mi 8. Jedziemy dalej. OLX. Mi 8, później P Smart. Pyszne.pl. No Mi, ale P Smart zaraz za. Pizza Portal. No, sytuacja identyczna. Sklep Play. No to nawet chyba szybciej P Smart. Spotify, Xiaomi, P Smart, Tapatalk. No, tak jak za każdym razem. Xiaomi pierwsze, a P Smart zaraz. Więc całkiem nieźle. Kirin 710. Naprawdę dobra jednostka. Znowu Xiaomi i P Smarcik. Twitter. Tak samo. Xiaomi, P Smart, Uber. No tutaj troszkę większa różnica, ale również taki sam wynik. Wykop. No nieźle. I następnie YouTube. No więc cóż, 845, Kirin 710. Naprawdę P Smart daje sobie radę. Całkiem nieźle. Jest minimalnie, ale naprawdę minimalnie za najlepszym Snapdragonem. Bynajmniej zeszłorocznym. 855 jeszcze de facto nie miałem w rękach. Jeszcze nie ma. No więc całkiem nieźle P Smart. Dobra, zobaczmy co z ramem. 6 GB, 3 GB. Tu może być trochę gorzej. Lecimy dalej. No i się zaczyna. Pierwsze już doczytanie w przypadku P Smarta. Następnie AliExpress też niestety nie w ramie. Ceneo też nie w ramie. W Xiaomi będzie wszystko w ramie na pewno. Tutaj w przypadku zdjęć, no tu tak sobie. HBO Go. Tu w pamięci, tu niestety ubita. Ipla w ramie. No tutaj tak nie do końca. Jakdojade.pl, też restart aplikacji w P Smarcie. Mapy w pamięci, no tutaj, no nie. Player.pl, restart aplikacji. OLX w ramie, tutaj niestety nie. Pyszne.pl, w pamięci RAM, tu jest doczytanie ewidentne. Tutaj mamy Pizza Portal, no tu ewidentnie RAM, tu coś nie do końca. Sklepy w pamięci, a tu nie. Spotify w pamięci RAM, w P Smarcie, no niestety restart. Tapatalk w obu przypadkach w ramie, całkiem dobrze. TripAdvisor w ramie, a tutaj nie. Idziemy dalej. Twitter w obu przypadkach w ramie, całkiem nieźle. Uber, no niestety na P Smarcie ubity. Wykop, sytuacja, no doczytuję, tu niestety nie jest to z ramu. I YouTube odpalone z ramu, a tu nie. No więc to co się spodziewałem w przypadku P Smarta, 3 GB. No nie będzie to dobrze zarządzane. Jest to trochę mało. Jeżeli często przerzucacie się między aplikacjami, no to one będą się restartować. Xiaomi, no perfekt, Xiaomi lepsze w tym względzie. Nie da się ukryć. Więc no z ramem w P Smarcie za mało i nawet przy 3 giga mam wrażenie, że mogłoby trochę więcej tych aplikacji pozostać w tej pamięci. No niestety tak się nie stało. Dobra, Asphalta 9 nie ma niestety na P-Smarta, a dziwię się, że nie było. No trudno, więc sprawdzamy to, co jest. Więc teraz zrobimy to samo w przypadku gier, więc zaczynajmy od Asphalt 8. Czy tutaj też tak Kirin 710 pokaże, że potrafi? No zobaczymy. Pierwsze, że oczywiście widzicie różnicę AMOLED, ekran IPS-owy, no AMOLED zawsze trochę lepiej świeci. Przynajmniej jasność jest wyższa, maksymalna, no ale zobaczcie też P-Smarting był zaraz za, więc całkiem nieźle. Lecimy dalej. Temple Run 2. Czy też tak samo będzie wyglądała sytuacja? No tu będzie troszeczkę większa różnica, jak widzicie. Choć to nie jest dramat, widziałem już gorsze oczywiście. No i cóż, co my tu mamy? Mamy Xiaomi i mamy za chwilę P Smart. Kolejny, Subway Surfers. Xiaomi. No i tu P Smart trochę odstaje znowu. Nie jest tak super, jak mogłoby się wydawać, że zaraz złapiemy oddech i jest gra odpalona. No tak niestety się nie dzieje. Dead Trigger 2. Nawet sami widzicie wejście do gry. No tu już jesteśmy petarda. Tu P Smart też nieźle. No ale wiadomo, nie najlepiej, chociaż telefon za około 1000. Xiaomi trochę droższe, prawie 2 razy. Nawet 2 razy z hakiem. Asphalt Extreme. No i co nam się tu pokaże? A tym razem P Smart wygrał. No, nieźle. Idziemy dalej. Unkilled. Jak będzie w przypadku Unkilled? Czy Mi, czy P Smart? Xiaomi i P Smart. No dawaj. No, całkiem nieźle. I co my mamy dalej? Mamy PUBG. Niestety Tekena też nie było na P Smarta, szkoda. No i zobaczmy, co będzie chyba w najbardziej popularnej grze, którą wszyscy chcą grać. Mi się jakoś nie chce. No cóż. No i dobra, widzimy, Xiaomi pędzi. Pędzi. I co nam się tu okaże? Na razie jesteśmy już na tych samych ekranach ładowania. No i Xiaomi szybsze. Jej, ale tu zawsze jest tona reklam. No więc w PUBG szybciej, no ale no, nie da się ukryć, że tu troszkę gorzej. Fakt, ustawienia PUBG tu a z automatu maksymalne, jeżeli dobrze pamiętam, niskie bądź średnie, więc coś zawsze kosztem czegoś. No więc dobra, sprawdziliśmy odpalanie gier. Widać, że no mi szybciej, no ale to smart, całkiem nieźle nam, jeżeli chodzi o samą prędkość. Z ramem sprawdzamy. Asphalt 8 w ramie, no w P-Smarcie niestety nie. Następnie, co mamy dalej? Mamy dalej Temple Run 2 w pamięci, tu jest zrestartowany. Idziemy do kolejnego tytułu, Subway Surfers w ramie, a tu, no nie. Idziemy dalej, Dead Trigger 2 w pamięci RAM, tu jest ponownie uruchamiane. Kolejny Asphalt Extreme RAM, a tu w ogóle no ciemność widzę. Gdzieś jest życie, no dobra, ale no ale też nie, no niestety nie w ramie. No weź mi tutaj zrób to, co ja chcę, no nie uruchamiaj ponownie tej gry. Dziękuję. Dobrze, kolejny Unkilled w ramie, tu już widzimy, że jest zrestartowane i lecimy do w ogóle coś. No nie ogarnia, mam wrażenie, P-Smarcik tego i PUBG. Coś ten powrót gdzie nie wygląda, a tu jesteśmy w ramie, a tu niestety zrestartowane, więc no wydajnościowo Xiaomi, ale P-Smart całkiem nieźle, całkiem blisko I naprawdę ta jednostka Kirin 710 to już kolejny smartfon, który sprawdzam właśnie z tym procesorem. Całkiem fajnie to działa, najmniej jeżeli chodzi o prędkość działania. No, jeżeli chodzi o pamięć i zarządzanie RAM-em, no niestety tutaj leży i kwiczy. Mówiąc krótko, 3 GB po pierwsze za mało. Nie wiem czemu porzucono 1 GB co najmniej. No spokojnie można było dać, nie wiem, parę groszy tą cenę wyższą, a telefon by się sprawował lepiej. A po drugie zarządzanie tym RAM-em nastawione na restarty aplikacji Xiaomi, w tym względzie perfekt, naprawdę pozazdrościć im tylko. Tyle odnośnie porównania speed testu tych dwóch telefonów. Oczywiście playlistę odnośnie jednego jak i drugiego macie, sekcja komentarzy dla Was, macie pytania, oczywiście pytajcie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Xiaomi Mi 8 kontra Huawei P Smart 2019. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!